szmigła sobie zmienić, bo faktycznie coś jest z nimi nie tak. Prawdopodobnie się pokrzywiły, ale to są T-Motor, one mają też inny profil, zwróć uwagę. Troszeczkę bardziej agresywne i powierzchnię mają mniejszą. Powinno się na nich fajnie latać. Mhm. Ale zmienimy na nowe i zobaczymy, czy nie będzie z tym lepiej, dobra? Dobra. A jaki je zamówiłeś na radio? Radio Master Pocket? Tak, tego super. Hmm? Tylko, że wersję białą. No tak, ładnie. No to mocno się skrzywiło. Skrzywo. Musimy buzzer wyłączyć, wiesz? Od czasu twojego spektakularnego dzisiaj odpowiadałem o twoim case'ie z, tak? Z groszkiem, no na kawce. Tematyki. Aha, no to ładnie. Co się stało? Straciłem go. Co? No, straciłem go bez kitów. No nie wygłupiaj się. Mati flipa chciałem zrobić wyłączył się tam. Ja pierdzielę. No bez kitów. A masz nagranie? Właśnie nie. Co? Właśnie... Jest taki numer, on nie ja wierzył w to. Wiele, nie. Ej. Po miesiącu? Co się stało? Albo dwóch, ja też straciłem nadzieję. Przed chwilą go znaleźliśmy, naprawdę. Tutaj. Ja miałem go wyciągać, ale Rafał już ten. Jaki relikt. A gdzie jest GoPro? Gdzie jest GoPro? Pakiet? Trochę dalej, szukajmy. Musimy znaleźć, pokaż go. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. A mówiłem ci, że go znajdziemy? Ale jaja. On już nie wierzył w to, ja go wyciągnąłem specjalnie. Ale jaja. Dawaj Patryk, szukamy GoPro. No i co, zadowolony jesteś? Oddałem za Damianowi za GoPro, to GoPro już jest moje. Już go nie oddam. Zadowolony jesteś Patryk? Kurde, zajebiście, no. Tak? No, kurde. Mega, a widzisz, mówiłem ci, żeby nie tracić nadziei. Ja już tyle razy zgubiłem drony, ludzie się ze mnie śmiali tyle razy. Wiesz, piętnowali mnie w komentarzach. To wymiana jest ta. To nic, ja takie coś mam, to ci dam. Dobra. Spoko. Kurde. Wszystko mam do tego. Teraz sprawdzimy, super, czy dron działa. No to tylko musimy mieć inny pakiet, bo ten jest na pewno wyczerpany. A nóż widelec. Działa. No, no to jest niesamowite, tak. Nie? To jest tak. Niesamowite. Bo mamy całe boisko wolne, widzę, i dużo jest przestrzeni. Trzeba uważać na ludzi, ale mamy dwóch spoterów i możemy śmiało polatać. Pięciocalówkę wybraliśmy ze względu na to, że po pierwsze Patry nie ma drugich gogli. Mieliśmy polatać też, może później polatamy jeszcze mniejszymi dronami, ale na razie 5 cali. Pierwsze loty wskazują na to, że ze śmigłami coś jest nie tak, więc sobie to wymienimy. Wreszcie przyszła wiosna i powiem wam, że jest mega pogoda. Bo dzisiaj jest chyba 16 stopni. Wiem, że ma bardzo wiać później, po południu, więc trzeba wykorzystać to od razu. Przyjechaliśmy po latającej kawce. Z Patrym nie widzieliśmy się z miesiąc na pewno, więc jest szansa, żeby fajnie dzisiaj polatać. Dobrze ci idzie, skubany. Co jest? Ja tu słyszę nawet, jaki masz poziom akumulatora. Tak? Jak 14? 14,3 jest. To już sygnalizuje. Przy panczach. Tak. O, tak jak teraz. Dysza! Pięknie! Jak było? Petarda, no. Zadowolony jesteś? Tak. Super, chyba gratulacje. Ty poprawiłeś, bo jest trochę szybciej. No jest, jest, musi być. A ty gagatko, to jest ten, nie? Ale fajnie, naprawdę super było. Dobrze poszło, Patry. Fajnie było? Aż łzy lecą. Łzy wzruszenia, bo jest tak fajnie się lata. Pięknie. Oh.
Także on naprawdę tam ma cały czas krasze. Jak patrzyłem, to on oczywiście nie pokazuje ich. Ale te krasze są cały czas pod nim. No. Wiesz? Ale jak mu wyjdzie... Pięknie ci jechać. Nim się bardzo fajnie lata, zauważyłeś? Mega się lata nim. Żeby nagrać fajnie motocykl, musielibyśmy przyjechać jak nikogo nie ma, najlepiej rano, bo o tej porze jednak jest dużo ludzi. To kółko fajnie wyszło. Tak? Tak. No wiesz, no to jest tak, że kwestia też zgrania się, ale tu jest bardzo dużo latarni i znaków drogowych. I też drzewek, których nie widać, nie ma bez liści. No już kończymy powoli sesję, wiatr się coraz mocny wzmaga, ostatni pakiet. Podładowałem i fajnie to wyszło pod tym kątem, że można trzy akumulatory podczas takiej sesji spokojnie naładować. Patry startuje w ostatnią misję i na dzisiaj tyle. Było dużo przygód świetnych. Jeden pakiet nam spłonął praktycznie. Te kabelki od balansera się połączyły, więc się podtopiło to wszystko. Ale ogólnie przygody były zacne. Ja ci powiem, że ten Nazgul jest fajny, bo on jest tak. A na samej Otrójce on jest na tyle lekki, że jest bardzo ładnie manewrowy. Wiatr nim nie buja aż tak bardzo, jak tak. Z kamerą GoPro. No i też jest, wiesz, zwrotny, mocny. Bardzo ładnie się nim lata. Ale zauważyłem, że rejty są chyba poprawione. Bo troszeczkę nad nim popracowałem. Jest zwinny bardziej. Tak. Wygląda to rewelacyjnie. Leć śmiało, stary, jestem twoim spotterem. Chcieli zrobić ładne źródła warte i wyszło to co zwykle. No warte. Masakra. Muszą to wyczyścić. No to trzeba czyścić cały czas teraz. No tak, bo jak
to zarasta. To nie ma sensu, to jest rzeka. Tak. Patry, ja już tutaj rozbroję i kończymy ten nierówny pojedynek. Dzięki ci stary, jak zwykle, za super zabawę. No i dzięki za uwagę. Chyba tego vloga opublikuję, no bo jest świetne. Myślałem, że się znowu nikt nie wydarzy. To było dużo fajnych sytuacji. Ekstra było, nie? No, fajnie. Świetnie, dzięki ci stary.